Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Bazok, a to kolejny odcinek gitarowego podcastu Bazoka. Dzisiaj, jak widzicie lub mam nadzieję słyszycie, słuchając to na Spotify czy na innych platformach streamingowych, wyposażyłem się w nowy mikrofon, który zapowiadałem w poprzednim odcinku. Jeżeli kogoś ciekawi co to jest, jest to Shure SM7B, dodatkowo musiałem dokupić preamp mikrofonowy, który został zapakowany w takiej oto śmiesznej dynamitowej obudowie, SEDM1 Dynamite Mic Preamp. I teraz tak, dlaczego ten preamp? Bo wiele osób, które mnie słuchają interesują się sprzętem. Chodzi o to, że ten mikrofon Shure SM7B jest bardzo gainożerny, czyli potrzebuje dużego wzmocnienia, aby na przykład nagrać taki głos lektorski, jeżeli mogę tak powiedzieć o swoim głosie, w dobrej jakości. Jeżeli byście nagrywali głośne źródła dźwięku, to nie ma problemu. Natomiast jeżeli chcecie prowadzić streamy, chcecie nagrywać podcasty, voice -overy, to warto wyposażyć się właśnie w takie oto dodatkowe urządzenie. Dobra, nie smęcę wam sprzętowo. Dzisiaj kontynuujemy poprzedni podcast. Zapytałem was, czy chcecie usłyszeć o, o najlepszych kursach gitarowych wedle mojej subiektywnej opinii i napisaliście że chcecie, zostawiliście łapki w górę, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dlatego dzisiaj opowiem o kursach, które zmieniły moje życie gitarowe. Żeby wszystko było jasne, ten podcast nie jest sponsorowany przez Shura ani przez żadną inną firmę, którą wymieniłem w żadnym stopniu. Jest sponsorowany przez wszystkich patronów mojego kanału, czyli osoby, które postanowiły wesprzeć mnie miesięczną wpłatą w zamian za dodatkowe bonusy. Jeżeli chcesz dołączyć do tego grona, chcesz mieć ze mną stały kontakt i pomoc w nauce, zerknij sobie na mój profil, a ja przechodzę do tematu głównego. Powiem wam szczerze, że długo zastanawiałem się nad formą opowiedzenia o tych kursach, czy zrobić tak to czysto technicznie, podzielić sobie na tematy teoria, technika, improwizacja, czy bardziej tak emocjonalnie podejść i chronologicznie do tego, w jaki sposób trafiłem na te kursy i ile piętno odcisnęły na moim graniu. Wydaje mi się, że ta druga metoda będzie bardziej naturalna i ciekawsza do słuchania, dlatego nie możemy zacząć od niczego innego niż od Rock Discipline Johna Petrucciego. Rock Discipline to szkółka legenda, która wielu gitarzystom otworzyła oczy, że można naprawdę ambitnie i precyzyjnie podejść do gry na gitarze. I tak samo było ze mną, gdy trafiłem na te materiały, to powiem wam szczerze, że całe wakacje, dosłownie całe wakacje spędziłem nad gitarą po 10 godzin dziennie i robiłem ćwiczenia, które mistrz John Petrucci jeszcze... Za czasów swojej świetności, bo ja uważam, że to był jego najlepszy okres, gdzie grał jeszcze na Ibanezie JPM i, i na, na Mesie Mark 2C. To było moje ulubione Dream Theater. Teraz trochę mniej mi się podoba. Nie tak, że gra gorzej czy coś, ale wiecie, to jest wszystko subiektywne. Może to jest kwestia też nostalgii. Ale wtedy te przerywniki między, między kolejnymi lekcjami, jak grał Solówki tym swoim brzmieniem, po prostu robiły taką robotę. Miałem marzenie, żeby kupić sobie bane za RG i wstawić przetworniki Steve Special i Air Norton. Także jak doskonale wiecie. Takie rzeczy działają na wyobraźni. W każdym razie jest to kurs związany wyłącznie z techniką gitarową, jest tam powiedziane o tym, jak się rozgrzewać, jak ćwiczyć naprzemienne kostkowanie, jak ćwiczyć legato, podstawy sweep pickingu jak pracować ze skalami, wycinki skal, czyli takie sekwencje, o których często mówię w swoich filmach. Ciekawostka jest taka, że ćwiczenie na rozciąganie palców dalej stosuję i dalej polecam go moim uczniom, więc ta książka mimo że i ten kurs mimo że ma kilkanaście lat, dalej jest w 100% aktualny. Oprócz tego, że jest mega inspirujący, no to te ćwiczenia są naprawdę skuteczne i dają rezultaty, jeżeli nad nimi sporo posiedzimy. I teraz w sumie warto byłoby wspomnieć o takim mądrym podejściu i mądrym powiedzeniu że nie ma magicznych metod na ćwiczenia. W ćwiczeniach jest magia. To jest taka parafraza tego, co powiedział kiedyś Chad Lefkowicz Brown na swoim filmie. Chodzi o to, że nie ma czegoś takiego jak idealne ustawienie kostki, nie ma czegoś takiego jak ustawienie idealne lewej ręki. Jeżeli oglądacie sobie takie kursy albo chodzicie na lekcje do nauczyciela, on wam może podpowiedzieć, co robicie źle i co możecie zrobić inaczej. Aczkolwiek, nawet jak będziecie wszystko wiedzieć w teorii, to nic wam nie zastąpi tzw. dupogodzin, siedzenia i wyciągania wniosków z własnych postępów. Nawet super szkółka gitarowa, najlepsza na świecie, która wielu gitarzystom zmieniła życie, na was może nie wpłynąć, jeżeli nie. Przysiądziecie do niej i naprawdę nie poćwiczycie tego, co tam jest pokazane w taki sposób, jak jest tam pokazane. To jest bardzo ważne, żeby nie robić też wszystkiego po swojemu, ale podglądać to, co często mówię, podglądajcie swoich idoli, jak grają na gitarze, i na podstawie tego próbujcie zmieniać swoje granie i w ramach ćwiczeń, które właśnie są tą magią, w ramach spędzonego czasu z instrumentem, dojdziecie do swojego optimum, do swojego ulubionego ustawienia, które pozwoli wam to wszystko zagrać. Więc rok dyscyplin, totalny sztos. Ja pamiętam jeszcze jedna taka historia, oprócz tego, że spędziłem całe wakacje nad tym, to pamiętam, że zatrzymałem się na jednym ćwiczeniu takim chromatycznym na 140 bpm-ach szesnastkami. I za cholerę nie mogłem tego przebić i ćwiczyłem, ćwiczyłem i dalej 140, Rękami mi się spina, nie jestem w stanie kostkować, masakra. To był pierwszy taki moment, gdzie myślałem, że już lepiej, nie będę grał na gitarze, że już zderzyłem się z murem i, i nie będzie, nie będzie postępu. Nie, nie dla psa kiełbasa. John Petrucci jest nieosiągalny. I w pewnym momencie, budząc się pewnego dnia, po prostu coś pękło i zaczęło działać tak jak należy. Także rok dyscyplin Johna Petrucci'ego kojarzy mi się z pokonywaniem własnych słabości. Z wychodzeniem na zupełnie inny poziom w grze technicznej, no i przede wszystkim na precyzji, na koncentracji na szczegółach, bo w tym kursie naprawdę jest sporo cennej wiedzy, takiej jak na przykład inside outside picking, o którym nigdy wcześniej nie wiedziałem. Wiedzy, która bezpośrednio wpłynie na to, jak postrzegacie swoje granie na gitarze, czego jesteście świadomi, a co umykało waszej uwadze. Dlatego polecam gorąco. Ja sam nigdy nie przerobiłem tej szkółki w 100%. I tak często, właściwie z każdą, o której dzisiaj opowiem, tak było. Że na pewnym etapie zakończyłem, bo już byłem znudzony albo stwierdziłem, że nie za bardzo mnie to interesuje. Dlatego wiele z szkółek zrobiłem także wyrywkowo, kilka ćwiczeń, które bardzo mocno wpłynęły na moje granie. Ale nie miałem tyle cierpliwości i tyle samozaparcia, żeby dokończyć to wszystko. Wydaje mi się, że to też nie jest nic złego, jeżeli czujecie, że. Dane ćwiczenie nie jest dla Was, dany temat Was nie interesuje, to czasami warto zmienić sobie źródło wiedzy. Przy czym e, nie możecie podchodzić do tego z lenistwa, w, czyli że nie chce mi się tego ćwiczyć, więc idę do kolejnego, bo to wtedy. Na dłuższą metę nie działa, zawsze będziecie rezygnować w tym momencie, kiedy właśnie trzeba przysiąść, czyli w tym momencie, kiedy ja pokonałem swoją barierę, i gdybym powiedział: Dobra, nie ćwiczę tego i biorę się za coś innego, to nigdy bym pra prawdopodobnie nie wyszedł poza 140 BPM z 16-kami, ok? Więc pamiętajcie, że to wszystko jest takie płynne, trzeba podchodzić do tego z głową, z umiarem. I rozumieć, co się robi w danym momencie. Drugim przełomowym momentem w moim życiu, kiedy tak naprawdę zrozumiałem, na czym polega improwizacja, a wcześniej oczywiście grałem w skalę, tak jak większość gitarzystów, to szkółka Scotta Hendersona, jednego z moich ulubionych wieślarzy, która się nazywa Melodic Phrasing. Chyba tego samego wydawnictwa w ogóle. Scott w takiej różowej podkoszulce, jeszcze młody z Afro, z gitarą fioletową i banezem jakimś, z Floydem chyba i z systemem MIDI, także tam w ogóle futurystyczne klimaty na lata 90. i 2000. Chodzi o to, że Scott tam tłumaczy, co to jest frazowanie, dlaczego granie skal to nie jest improwizacja, tłumaczy jak ćwiczyć. Jak używać swojego słuchu do improwizacji, jak budować frazy, żeby jedna z drugiej wynikała, żeby przekazywać jakieś myśli. Jest tam dużo przykładów, ale najwięcej z tego kursu wyciągnąłem słuchając po prostu Scotta Hendersona, wyciągając wnioski z jego słów i z tego, co gra. Uwierzcie mi, że, że melodic phrasing to jest kurs, który całkowicie odwrócił moje postrzeganie improwizacji. Tak mogę spokojnie powiedzieć, że 180 stopni. Wcześniej myślałem, że trzeba się uczyć skali, grać te skale do podkładu, potem nagle okazało się, że skalę to jest tylko materiał, z którego korzystamy i ten materiał wykorzystujemy do tego, aby przekazywać swoje myśli nawet grając zwykłego bluesa, można zbudować takie frazy, gdzie jedna jest pytaniem, druga jest odpowiedzią, albo jedna wynika z drugiej, jakby jest zdanie bardziej złożone i to wszystko właśnie znajdziecie w Melodic Phrasing. Problem z tymi kursami, o których mówię, jest taki, że one są raczej ciężko dostępne. Nie wiem, czy w ogóle do kupienia obecnie, pewnie na jakichś YouTubach, torrentach, chomikach, gdzieś tam są poukrywane. Jeżeli macie namiar, gdzie można kupić taki kurs, to dajcie znać, bo ja na pewno się w niego zaopatrzę. Wiecie, jak byłem dzieciakiem, to za bardzo nie zwracałem uwagi na, na prawa autorskie. Teraz bardzo sobie cenię, więc, post factum, bym sobie kupił ten kurs, żeby trochę kasy poszło do, do autora. Bo to właśnie Scott Henderson nauczył mnie świadomej improwizacji. Gdy już jesteśmy przy Skocie, to polecam jeszcze dwa opracowania. Jedno to jest takie z akordami, gdzie gość pokazuje ciekawe voicingi w zeszycie 20-stronicowym. Już nie pamiętam nazwy, szczerze mówiąc, bo na to spojrzałem i też poćwiczyłem kilka akordów i wymieniłem, ale teraz po czasie, jak już rozumiem, co to jest drop 2, drop 3, jak nazywamy akordy, to bym to spokojnie łyknął i, i bym się tego nauczył. A, a trzecia rzecz to jest kurs znowu wideo z książeczką, który się nazywa Jazz, Jazz Fusion, i tam już podane są konkretne narzędzia, czyli nie mówimy o tym, jak improwizować tylko jakie skale, jakie struktury można wykorzystywać na takim akordzie, jakie na takim, jak improwizować na vampach, czyli na pojedynczych akordach, jak grać yy, over changes, ale to już nie pamiętam dokładnie, czy do tego doszedłem. W każdym razie tam było dużo ciekawych takich egzotycznych współbrzmień, które Scott jak mistrz wykorzystywał, a ja się zastanawiałem: "No dobra, mam tutaj z taką i taką skalę, ale u mnie to w ogóle nie brzmi jak u ciebie, panie Scottie". Więc yy, jeżeli już wiecie jak improwizować, to taki kurs z narzędziami do improwizacji, czyli z konkretnymi podejściami, konceptami, będzie jak znalazł. Scott Henderson, Jazz Fusion. Techniki legato nauczyłem się od samego Joe'a Satriani'ego, grając i słuchając jego kawałki, skupiając się właśnie na tych niuansach, podpatrując jak on to robi, natomiast sweep picking wyłożył mi nie kto inny jak sam Frank Gambale. W swoim kursie Speed Picking, jeżeli Was interesuje temat ekonomii, sweep pickingu, to to jest kurs, który jest majstersztykiem pod tym względem. Jest tam wszystko idealnie wyjaśnione. A oprócz tego, na końcu tego kursu znajduje się Monster League, który udało mi się w miarę rozpracować. Jeszcze do niego wrócę, bo nie zagrałem go tak super, jak bym chciał. Ale, ale tam jest naprawdę niesamowita wiedza o tym, jak grać arpeggia z sweep-pickingiem, jak grać skalę z sweep-pickingiem. No i ten przykład na końcu Monster League, który omawiam na swoim kanale dla patronów, jest totalnym sztosem. Jak się nauczycie to grać, to nic innego nie będzie wam straszne z techniką sweep-pickingu. Frank Gambali, bo chyba tak powinno się czytać jego nazwisko, to jest ogólnie jedna z moich największych życiowych inspiracji. Kilka osób mówi, że na mojej płycie, Bazook Journey, szczególnie w utworze Festival, słychać jego inspiracje, rzeczywiście tak jest, dla mnie to jest taki trochę tribute to Frank Gambale, sposób grania solówki na przykład na końcu, te sweepy to jest kalka troszkę z jego stylu grania, nie boję się kosić od niego patentów. Bo na tym też polega nauka, żeby bierzecie sobie kogoś, kogo cenicie, próbujecie naśladować, a potem na bazie kilku takich ludzi, których naśladujecie, budujecie swój własny styl. W każdym razie, od Franka nauczyłem się nie tylko speed pickingu i sweepu, ale również zrozumiałem o co chodzi w skalach modalnych. Jest taki kurs Modes No Mystery. Tam właśnie Frank tłumaczy o co chodzi z systemem modalnym, jak sprawić, żeby coś brzmiało jak D doryckie, a nie C dur albo jak F lidyjskie a nie C dur. Także, jeżeli was to interesuje, oczywiście zrobiłem już takie materiały po polsku, ale jak chcecie do źródła sięgnąć, do którego ja sięgałem rozpracowując te tematy, to Mode, No Mystery, świetny kurs, fajne przykłady do ćwiczenia i ogólnie otwiera głowę. Kolejny zawodowy kurs Franka to jest Technik Book 1 i 2, w którym prezentuje koncepty improwizacyjne na poszczególne akordy. To jest bardzo podobne do Scotta Hendersona Jazz Fusion, tylko że Jazz Fusion to była wideolekcja. Natomiast tutaj mamy zeszyt, jeden i drugi, w którym Frank omawia, w jaki sposób można improwizować na konkretnych akordach. Mówi o triad pairs, mówi o skalach wykorzystywanych, o tym, jak można spróbować pentatonikę w to wmieszać, skale bluesowe, jakieś inne, czyli znowu to jest taki zeszyt narzędziowy, co można zagrać na danym akordzie, w danym kontekście, aby brzmiało ciekawie i troszkę inaczej niż myślenie na przykład wyłącznie dźwiękami akordowymi? Dlatego obczajcie sobie to tak na szybko jeszcze powiem: Frank Gambali, Technic Books. Technik chyba się powinno czytać. Dawno nie mówiłem po angielsku, więc sorry za te wszystkie przekręcenia. Na pewno ktoś w komentarzach na YouTubie mnie wypunktuje i powie, jak powinno się czytać. Także z Franka Gambale to mamy. Nie, jeszcze jeden, jeszcze jeden, nie zapisałem sobie tego. Chop Builder, czyli kurs gitarowy aerobik, na którym wzorowany jest gitarowy workout mojego autorstwa, który wyciągnął mnie totalnie z marazmu technicznego. Jak skończyłem grać na gitarze, zacząłem studiować i zrobiłem sobie kilkuletnią przerwę, to gdy wróciłem do gitary, to takim kołem ratunkowym i motywacją do tego, żeby znowu zacząć grać na poziomie, była właśnie szkółka Chop Builder. Taki gitarowy aerobik z lat 90., gdzie można z Frankiem grać konkretne ćwiczenia, i są to rundy, które trwają tak długo, że ręka Wam odpadnie już po jednej. Do chop buildera sięgam dalej, jeżeli mam na przykład 15 minut na ćwiczenia, bo mam przerwę między jednym uczniem a drugim, albo gdzieś tam się zbieram i nie zrobię sobie pełnego treningu gitarowego. Włączam chop buildera przez 15 minut, gram z Frankiem. I czuję wielką satysfakcję, że jestem w stanie mu nadążyć, choć oczywiście nie we wszystkich rundach. Najbardziej mnie pokonuje runda ze skalami, gdzie trzeba grać wszystkie skale modalne, potem skale melodyczne, harmoniczne bez przerwy po 8 razy, 16 w tempie 120. Jak ktoś to zagra i to nagra, to dostanie ode mnie order z ziemniaka, bo ja mimo to, że ciągle ćwiczę i pracuję nad swoją techniką, to jeszcze nie udało mi się dogonić Franka w jego kursie. Chop builder. Zobaczcie sobie to. Jest zrobione strasznie z jajem. Fajnie się to ogląda, fajnie się do tego ćwiczy. I przede wszystkim jest to mega efektywne, bo to trochę tak, jakbyście ćwiczyli tabatę czy inne aerobik z jakąś babką na YouTubie, która wam mówi ciśnij, nie poddawaj się, nogi do góry. No pain, no gain. To jest cytat z Franka Gambali, który właśnie w tym kursie mówi: Relax, ręka ci odpada, już tutaj wiesz, nie jesteś w stanie zrobić relax. No pain, no gain. <grywa> Od razu morda się cieszy, bo po paru takich sesjach treningowych efekty są nieprawdopodobne. Tylko, że to nie jest kurs dla początkujących, to nie jest kurs dla osoby, która nie umie trzymać kostki, ale jak ktoś już naprawdę gra i chce wywindować swój poziom techniczny do góry, to Chop Builder jest idealny do budowania swoich Chopsów. Zostawmy już tego Franka w spokoju. Kolejny punkt na mojej liście to jest Gaffrey Gowan i jego zeszyt Creative Guitar. Tam jest sporo ciekawych ciekawostek na temat gitary, na temat tego, jak można wydobywać dźwięki. Fajne rozkminy. Tam nauczyłem się grać kwartami, bo to było zawsze największe wyzwanie dla mnie, żeby umieć rolować palce, wszystkie, nie tylko na przykład pierwszy, bo pierwszy w miarę się łatwo roluje, ale żeby być w stanie właśnie grać pierwszy, pierwszy, drugi, drugi kwartami, czym na strunę. Więc Creative Guitar Gaffrey Gowan. Doskonale na pewno wiecie, co to za gitarzysta. Według mnie najlepszy na świecie obecnie. Najbardziej uniwersalny i skończony gitarzysta. Na zasadzie takiej, że nic mu nie brakuje. Wszędzie wszystko zagra. Do każdego stylu się dopasuje. Świadomie wszystko zaimprowizuje. Jego projekt, The Aristocrats, to jest najwyższa forma sztuki gitarowej. Dlatego to jest osoba, której warto słuchać i którą warto się inspirować. Gaffrey zdecydowanie props, teraz się uczę jednego z jego utworów i powiem wam szczerze, że jestem cieniasem. Naprawdę jestem wielkim cieniasem, jeszcze 20 lat i nawet nie zbliżę się do poziomu gaffriego. Zresztą pewnie nigdy się nie zbliżę, ale trzeba ćwiczyć, trzeba być wytrwałym i nie oczekiwać rezultatów, tylko mieć frajdę z samego ćwiczenia. Wtedy wszystko jest w porządku. Więc Creative Guitar, Gafri Govan i teraz tak. Przechodzimy już do takich pomniejszych kursów, które tam przejrzałem czasami, czasami wyciągnąłem jakąś jedną rzecz i tutaj mogę od razu rzucić hasło, że jest takie wydawnictwo Reh, Re-E-Ha i tam producentem jest Don Mock, też genialny dydaktyk i gitarzysta i tam mamy na przykład szkółki z gwiazdami, jest szkółka Richiego Kocena, Paula Gilberta, jest szkółka Ingwi Malmstina, Shona Lejna, jest szkółka um, Dona Mocka, on sam też na przykład jazz tłumaczy i blues, więc jak sobie wpiszecie Rech Guitar Lessons na YouTubie albo na na, na googlach, to powinno wam coś wyskoczyć. Sporo z tych kursów, o których powiedziałem wcześniej, też jest tego wydawnictwa, bo w ogóle na tym rechu się wychowałem. Moje całe granie to jest, to jest właśnie to. Joe Pass tam kilka odcinków zrobił. Kto tam jeszcze? Alan Holdsworth. To są w ogóle ciekawe rozkminy. Posłuchajcie sobie, co tam Alan mówi o graniu na gitarze, to wam mózg eksploduje. To są właśnie takie rzeczy, do których kiedyś zajrzałem, coś tam z nich wyciągnąłem, ale nie wyryły się w moim sercu jako te największe, o których wspomniałem wam wcześniej, więc te yy, Scott Henderson Melodic Phrasing to jest totalny odlot. Rok dyscyplin Johna Petruczego. jak teraz na to patrzę z perspektywy czasu to to nie jest nic odkrywczego. Takich kursów jak Rok dyscyplin obecnie jest milion, ale wtedy w tamtym momencie to było coś czego właśnie potrzebowałem, żeby się zmotywować do siedzenia po 10 godzin dziennie nad gitarą i żeby robić progres. Bo to też jest tak, że kursy nie tylko są od tego, żeby wam pokazać jak grać dobrze, ale też żeby was zmotywować i zainspirować do ćwiczeń. Speed Picking Franka Gambale to jest coś, dzięki czemu zacząłem grać sweepem i, i, i economy pickingiem. Chop Builder powrócił mnie do formy gitarowej i pozwolił grać jeszcze lepiej niż kiedykolwiek w życiu grałem. Technik Book to było moje już takie świadome podejście do improwizacji, kiedy wiedziałem co wykorzystać na danym akordzie i jak to ćwiczyć. I mam jeszcze książki niegitarowe kursy niegitarowe, które też warto sobie sprawdzić. Pierwsza rzecz to jest Jerry Bergonzi, to jest saksofonista, który tłumaczy jak improwizować w jazzie i te jego zeszyty to jest totalnie kopalnia złota. Kopalnia złota, naprawdę, obczajcie sobie Bergonziego. Każdy z jego tomów jest niesamowicie ważny, jeżeli chcecie świadomie i ambitnie podejść do, do improwizacji. A ze współczesnych twórców, zobaczcie sobie Chad CoVID Brown, jest to saksofonista, o którym już dzisiaj wspominałem chyba. I on robi takie zeszyty związane z jazzową improwizacją, z analizą standardów, z patentami bebopowymi. Jest to w ogóle tak fajnie zrobione, że lekcja jest za darmo dla wszystkich a zeszyt z przykładami jest w formie suplementu do kupienia. I nie kosztuje to naprawdę sporo, 20 dolarów i macie pracy na miesiąc albo dwa, spokojnie, spokojnie. Więc obczajcie sobie jego kanał. Ja też wspomnę, że robię swoje kursy, nie będę się porównywał z nimi do tych, które robią najlepsi gitarzyści na świecie, ale mam swoje małe wydawnictwo, uczę tam techniki, teorii muzyki. Improwizacji, uczę wiecie podstaw, np. znajdowania dźwięków na gryfie, czytania nut. Więc jeżeli podoba Wam się mój sposób tłumaczenia, chcecie skorzystać z mojej wiedzy, przy okazji mnie wesprzeć, no to zapraszam na mój sklep bazok.pl. Można tam też zaopatrzyć się w moją płytę, bazok Journey, jeżeli ktoś chce, z autografem, z podpisem na pamiątkę. To gorąco zachęcam. W tym podcaście to by było na tyle. Mam nadzieję, że nie był zbyt chaotyczny. Postaram się go ładnie opisać, żebyście wiedzieli w którym momencie o czym mówię. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jeżeli się nie podobało, łapka w dół. Komentarze mile widziane. Możecie mnie wypunktować za moje złe wymawianie nazwisk. <laughs> Możecie napisać o czym chcecie kolejne podcasty. Będzie też o moich ulubionych kanałach gitarowych. Ale na razie może sobie zrobię o czymś innym, mam kilka jeszcze pomysłów. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się ciepło, gitary w dłoń, do następnego, cześć!